Witam wszystkich w ponownym filmie. Dzisiaj special. Będziemy wymieniać oleje w Harley'u. Jest to rok 2015. Harley Davidson. Silnik o rozmiarze 103 cale. Mamy takie piękne, świecące wydechy. Bagażników sporo. Jakieś skrzynki piwa trzeba przewieźć. Mamy głośniki z tyłu. Oparcie. Cup holder na te piwa, co się właśnie z tyłu wozi. Tu mamy normalnie takie cacka, nawigacje, masaże. Tu gdzieś coś się włącza, przycisk i kawę robi. Full wypas. Ale dzisiaj będziemy zmieniać olej w silniku, w transmisji i w sprzęgle. Tu mamy te oleje. Olej do silnika, filtr do silnika i ten sam olej, dwie butelki do sprzęgła i transmisji. Tu jeszcze mamy taki jakby modyfikację. Będziemy przedłużać lusterka, żeby wyżej czy szerzej się siedziały. Czasami widać ręce czy łokcie w lusterkach, no i trzeba to naprawić. Tu już mamy uszczelki, to później pokażę, gdzie te uszczelki będą szły. Tutaj tak wygląda z włączonymi światłami. O, coś nie działa. Migacz. Tutaj mamy oświecone zegary. Jakiś palec. Nawigacja. Super sprzęcior. Chyba się halogeny włącza, wyłącza, tak jest. Cruise control, ogrzewane rączki. No, nie pogadasz. Tu mamy podstawowe narzędzia. Tu mamy klucz specjalny do wykręcania, tylko wykręcania, pamiętajmy, filtra oleju. Nie wkręcamy kluczem nowego filtra, tylko ręką. Latarka, kto jak ludzie są ślepi, to latarka, na przykład jak ja. Tutaj mamy taki specjalny lejek. Później pokażę, jak będziemy wlewać olej do transmisji, nie, do sprzęgła. Tu mamy dwa różne impulsy. Tu jest jeszcze inny impuls o rozmiarze 6. To nie mam pojęcia, jaki jest rozmiar. Tu mamy Torxa, grzechotkę 3/8 i poduszka na kolana. Trzeba się oszczędzać. Oczywiście jeszcze zawsze przyda się mała grinderka. Jak mała grinderka nie pociągnie, to jest duża grinderka. Oczywiście Sozo jest typowym narzędziem do roboty, jakiejkolwiek roboty przy Harley'u. Pamiętamy, nie zapominamy o młotku i przecinaku. Też jeszcze się przydaje pomocnik z takimi narzędziami. Duży młotek i taki specjalny śrubokręt na te uparte śrubki. Także tutaj mamy korki. Tutaj ten korek jest od oleju do silnika. Tego nie ruszamy, tylko ten tutaj, co ma heksa. Impuls w środku i heks na zewnątrz. I tutaj mamy do transmisji praktycznie tego samego rodzaju korek. Zaczniemy najpierw od wylewania oleju od transmisji do czystej misy olejowej. Właśnie tak na marginesie zapomniałem, że misa olejowa też się przyda. Nie brudzimy podłogi. Także wylewamy olej transmisji do czystej misy, żeby zobaczyć, w jakim stanie ten olej jest. Ok, olej tak wygląda. Muszę powiedzieć, że nawet dobrze leje się. W tym momencie się przydaje właśnie pomocnik, żeby reszta oleju się wylała. Pomocnik sobie chwilę posiedzi na motorze, a my pójdziemy zrobić coś ważniejszego. Tu mamy korek od transmisji. Widać, że bardzo mało opiłków. To jest oczywiście magnes. Prawie, że nic bym powiedział. Także pozytywnie. Tu mamy olej z transmisji. Tutaj widać takie
smugi jakby. To mogą być troszkę metalu w tym. Ten olej ma jakieś około 10 tysięcy przejechane. Cały motor ma około 30. Także ten olej dobrze wygląda, bym powiedział. Korek dokręcony, możemy tym samym narzędziem. Oczywiście przydałoby się dokręcać kork ręczem, ale mi się nie chce. Teraz zamiast łapać ten klucz tutaj, łapię go tutaj i mocno dociskam. Tu oczywiście ja będę miał mało siły, bo tak jakbym dokręcał śrubokrętem. Nie? Szybko wylejemy olej. Olej wylany, mamy dokładnie 1,5 butelki, bym powiedział, pełną prawie. Przez to wiemy, ile wlać. I też mamy znowu czystą misę, żeby to tam się tym się nie przejmuje, żeby zobaczyć, w jakim stanie będzie olej sprzęgła. Korek od sprzęgła jest z lewej strony motoru. Trochę wystaje, łatwo go widzieć. Okay, luzujemy. Miska. To jest ten sam olej, ale kompletnie inaczej wygląda. Powiedziałbym, że jest bardziej szary i ma takie jasne kropki, opiłki metalu. Też bym powiedział, że to przez to, że w sprzęgle oczywiście jest to mokre sprzęgło, te sprzęgiełka się ścierają i tak ten olej wygląda. To bym powiedział, że to jest też nie jest źle. To jest normalne. Tu mamy ciekawą sprawę, jakiś klocek tutaj się zerwał. Dobrze, że się przyczepił do magnesu. Po to właśnie magnesy są na korkach, żeby takie śmieci się, żeby nie krążyły w systemie. Czy to jest w transmisji, w silniku, czy w sprzęgle, gdziekolwiek. Także radzę, jak ktoś dba i nie ma korka magnetycznego z magnesem, a jest opcja, żeby nabyć, polecam zakładać korki z magnesem. Ale to zwalam też na te sprzęgła. Dużo tego nie jest. Ja bym się nie martwił. Tak wygląda czysty korek. Uszczelka jest dobra, wymieniać nie trzeba. Ale dobrze trzymać w zapasie, w razie czego to jest ok, wkręcamy z powrotem. Tu mi się wylała pełniutka butelka do korka i jeszcze odrobinę zostało w środku. Także tu będzie ponad butelkę. Ale dobrze, że mamy instrukcję i będziemy wiedzieć dokładnie, ile wlać. Misa znowu pusta. Odkręcamy korek od silnika. Teraz znowu pomocnik się przydaje, żeby upewnić się, że cały olej wypłynie z silnika. Ok, teraz przyszła kolej na filtr. Oczywiście każdy filtr w Harley'u jest też chromowany, inaczej nim być nie może. Można wybrać wersję czarną. Można też wybrać wersję czarną, ale w tej czarną wersją te Harley'e za dobrze nie działają. Ja rekomenduję chromowane. Widać na logikę, odkręcę filtr i się poleje olej po silniku. Po Harley'u, tak też być nie może, Harley musi być czysty. Zapomniałem też wspomnieć o przedłużce, tylko przydatna do wyciągania filtra. Tutaj zauważcie, że zwykły klucz na filtr nie będzie robić, musi mieć takie wycięcie, żeby się zmieścił pomiędzy filtrem a silnikiem. Tylko Harley. Filtr poluzowany. Odkręcamy. Jest trochę gorący. Oczywiście się poleje, no bo inaczej być nie może. Upewniamy się, że uszczelka na filtrze
zostaje na filtrze przy ściągnięciu, a nie zostaje przyklejona tam do obudowy, do housingu od filtra. Sprawdzamy podwójnie. Są tacy, którzy nie zauważą i zakładają uszczelkę na uszczelkę. No i co się dzieje? Cieknie olej. Nowy chromowany filtr oczywiście. Bierzemy troszkę oleju na palec i dajemy cienką powłokę oleju. Może być to stary olej, nowy olej, kto jak woli. Na uszczelkę od filtra. Nie używając klucza, powtarzam jeszcze raz, ręką dokręcamy. W sumie zanim to zrobię, to wyciągnę te szmaty. Trochę widzę tam brudu. Przetrzemy. Wszystko ładnie ma być czyste. Filtr ręcznie dokręcamy. Jak już zasada dokręcania filtrów, czy to jest na motorach, czy w samochodach. Dokręcam leciutko, jak już czuję opór. Pół obrotu. I wystarczy. Wrażenie jest, jakby było za lekko, ale zaufajcie mi, jest dobrze. Oczywiście nowy filtr trzeba wytrzeć. Z byle jakiego oleju czy smaru ma się świecić jak psu jaja na wiosnę. Tutaj mamy korek od silnika. Patrzcie, nic. No mało, bardzo, no minimalne, no ale przecież nawet o tym nie będę mówił. Minimalne opiłki. Nie ma się czego przyczepić. Uszczelka też dobra, także zakładamy. Czyszcząc brake cleanerem uważamy na chrom. Wszystkie oleje spuszczone. Zaczynamy wlewać olej do transmisji. Mamy korek, oczywiście chromowany. Korek od transmisji jest po prawej. Korek od i wlew do silnika jest po lewej. Także mamy taką różnicę. Tutaj pójdzie nowa uszczelka. Tak jak widać, ona jest troszkę jakby uszczerbiona. Ta uszczelka jest do wymiany. Po wyczyszczeniu nakładamy nową uszczelkę i lejemy. Dłuższego olejku nie miałem. To jest najdłuższy, jaki mam. Podam olejek. Do transmisji ma wejść 28 uncji. Oczywiście w butelce mamy 32, także musi nam zostać 4 uncje. Czyli do tej kreseczki tyle ma tego oleju zostać. Zanim zakręcimy korek, upewniamy się, że nie ma żadnego syfu na siodełku. Ten korek oczywiście, jak motor leży na, stoi na nóżce, on jest pochylony. I taki kikut tutaj się zwisa i można poprawnie olej sprawdzić na stojącym motorze na nóżce. No, Harley, muszę przyznać. Teraz po wlaniu dwóch olei
do transmisji i do silnika, przechodzimy na lewą stronę i lejemy olej do sprzęgła. Gdzie byłaś? Nie chowaj się przede mną, nieładnie. Należy odkręcić pokrywę. Jest to 5 torksów. Te śrubki powinny łatwo iść. Także poluzuję dookoła, nie luzuję ich przeciwnie, tylko lecimy dookoła. No, nic się nie wlało, zawsze dobrze mieć misę olejową. Oczywiście ta pokrywa jest chromowana, także bardzo ostrożnie, nigdy nie kładziemy na cement. Kładziemy na szmatkę. Sprawdzamy tą uszczelkę. Widzę, że jest miękka. Wymieniać nie trzeba. Czysto, ładnie. Teraz właśnie przydaje nam się ten herlejowy lejek. Wkładamy go do środka w ten sposób. Tak sobie ma siedzieć. Teraz po raz kolejny pomocnik się przydaje. Lejemy całą butelkę oleju do transmisji, 32 uncje plus następne 4 uncje z tej resztki, co zostało po oleju w transmisji. Właśnie jak dolewamy olej do transmisji, motor ma być w pionowej pozycji. Do tej skrzyni wchodzi 38 uncji, także według tych butelek, tu mieliśmy całą butelkę 32, a tu były resztki 4 uncje. Brakuje nam 2 uncji, także dolejemy. Musi być perfekt. Żeby olej nie poszedł po chromie, dlatego sprawdzam, żeby nie przelać. Tutaj widzimy stan oleju, takie ta zielona taka powierzchnia jakby, to jest nasz świeży nowy olej i jest git. Póki pomocnik siedzi i trzyma motor pionowo, należy pokrywę dokręcić, uważając, oczywiście nie rysując chromu. Odkręcamy i dokręcamy dookoła. Łapię grzechotkę za główkę i delikatnie dokręcam, miażdżąc tą gumową uszczelkę. Delikatnie dlatego właśnie, bo jest uszczelka gumowa. Good and tighten. Po wlaniu oleju należy motor odpalić, aby olej przeszedł do filtra. Przez moment było słychać takie stuki puki, to dlatego właśnie, bo tego oleju wszędzie w silniku nie było, nie ma się czego bać. Jak stuka cały czas, to ma się czego bać. Jak stuka przez chwilę na przestarcie, nie ma się czego bać. Jeszcze dla pewności sprawdzimy stan oleju. Należy, tak jak w samochodzie, wytrzeć. Kręcić do końca, wykręcić i popatrzeć, gdzie mamy ten nasz stan. Także jeszcze brakuje, jesteśmy w połowie, tu nawet jest napisane. Na górze mamy full hat and jiffy stand, full hat vehicle upright, czyli tutaj na nóżce się patrzymy, także mamy troszkę ponad połową, także trzeba dolać, tak czy tak trzeba dolać. Ok, patrzymy się na górną część
wskaźnika, jesteśmy ponad połową. Zostawiamy, ponieważ silnik jest zimny, olej jest zimny. Tu mamy jak byk napisane na gorącym silniku. Sprawdzamy olej, także ten stan sam w sobie się podniesie, jak będzie olej rozgrzany. Jako bonus jeszcze będziemy montować przedłużki na lusterkach, ale należy umyć łapy, nie wypada dotykać chromu brudnymi łapami. Odkręcamy dolną śrubę, nakrętkę od lusterka, jest to pół cala. Najpierw nasuwamy tulejkę tym ściętym końcem do lusterka. Potem dajemy niebieski lub czerwony Loctite. Dokręcamy końcówkę, przedłużkę tak naprawdę, i w taki sposób mamy przedłużone lusterko. No, oczywiście dajemy Loctite też na końcówkę przedłużki, tam gdzie śruba już będzie dokręcona, która trzyma lusterko. Po dokręceniu dolnej śruby lusterka zwyczajnie dokręcimy, trzymając lusterko do tej śruby, do tej przedłużki. Teraz poluzuję znowu dolną śrubę. I ustawię mniej więcej na swoim miejscu oryginalne miejsce lusterka. Potem kierowca sobie ustawi. Nie za mocno. Oczywiście to lusterko ma się ustawiać. Po zrobieniu prawej strony robimy lewą. Jeżeli ktoś nie wie, czemu daje Loctite, zapytaj się byle jakiego właściciela Harleya. Ostatnia rzecz. Przyklejamy naklejkę, że zrobiliśmy olej, zmianę oleju. Tak do kolekcji. Nie trzeba mi wpisywać, bo to nieważne, kiedy tam właściciel przyjedzie, to wtedy się zmienia, ale jego sprawa. Trochę się trzęsie. Dobrze, że Loctite jest. Normalnie brudny chrom. Teraz wszystko w dzień wyszło na jaw. Wstyd, właściciel, wstyd. Aha, to po to taki duży bagażnik. Wszystko rozumiem. Dzięki za oglądanie. Pół żartem, pół serio. Jeżeli się podobało, łapki w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Też zapraszam do oglądania filmów o Mustangu. Do następnego. Dbajmy o chrom.